Dzień dobry moi drodzy, to jest Kameralnie, a dołączacie do mnie dzisiaj, kiedy właśnie przyjechałem na miejsce. Na miejsce gdzie? Do Kietrzwałdu, niedaleko Olsztyna, więc jeżeli jesteście z okolicy, albo tu się wychowywaliście, albo tu mieszkacie obecnie, no to dajcie oczywiście znać. A przyjechałem po to, żeby testować nowego Peugeota 508. Jest! Nareszcie. Długo na to czekałem, mam nadzieję, że wy też. Wiem, że wielu z was pisało mi, kiedy wreszcie Patryk pojawi się na kanale Peugeot 508. Ej, przetestujesz Peugeota 508? No to właśnie dzisiaj. Więc zapraszam. Tak się prezentuje line-up, a ja mam nadzieję, że dzisiaj będę miał okazję przetestować wszystkie wersje silnikowe. No i właśnie tutaj stoi jeden GT, który w kolorze czerwonym chyba robi na mnie największe wrażenie. Dajcie znać, który kolor według was byłby dla tego samochodu najlepszy. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo strasznie wieje. No ale cóż, pogoda i tak dzisiaj dopisuje, więc nie mogę narzekać. Oprócz wiatru jest naprawdę pięknie. No ale jesteśmy nad jeziorem, więc czego się spodziewać? Jedziemy. To jest obecnie wersja GT z najmocniejszym dieslem, 180-konnym, dwulitrowym. No i mamy do pokonania trasę całkiem sporą, łącznie 200 ponad kilometrów, ale w jedną stronę to nie wiem ile dokładnie będzie, w każdym razie nieważne. Ja nie jestem za kierownicą, jak widzicie. Piotr już się wczuwa. Na razie cię nie widać, ale spokojnie. No to połowa trasy już dzisiaj za nami. Jeżeli chodzi o pozytywy w tym samochodzie, to rzeczywiście komfort resorowania, jego zdolności, to jest niesamowita sprawa, naprawdę. Droga była wybitnie wyboista i wręcz proszono nas, żebyśmy zwalniali i omijali te większe dziury, a dziury były takie, że uwierzcie mi, moglibyście wylecieć tym samochodem w powietrze i wylądować na pierwszym drzewie. To zawieszenie wybrało te dziury wybitnie, wybitnie dobrze. To nie wystarczy powiedzieć, że dobrze, wybitnie. Jest to naprawdę niesamowite adaptacyjne zawieszenie obu osi. Ach, no, w tym komforcie można się zakochać, uwierzcie mi. Zawieszenie. Dla mnie genialne, szczególnie to adaptacyjne w wersji GT, którą jechaliśmy przedtem. Sprawdziło się bardzo dobrze, nawet bez adaptacyjnego zawieszenia również jest naprawdę nieźle. Jeżeli chodzi o dynamikę jazdy tym dieslem 180-konnym, to może nie byłem zachwycony i właśnie powiedziałem, że jest to takie dosyć zwyczajne auto, jak na swoje nadzwyczajne warunki, a przynajmniej na ten nadzwyczajny design. Powiedziałbym, że ten samochód się w kilku rzeczach wyróżnia, tych co mówiłeś. Innych jest częściowo do bólu poprawny, na pewno nie jest niczym fatalny. Ja się tu czuję bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o design wnętrza, no to dla mnie, no, przepaść, jeżeli chodzi o niektóre inne marki. Ten kokpit cały można by porównać znowu do takiego bardziej samolotowego. Natomiast te przyciski, które tutaj mamy, które są dosyć smooth w obsłudze, że tak powiem, wyglądają jak takie klawisze pianina na przykład. Z tym moglibyście sobie to skojarzyć. iCockpit, trzeciej generacji iCockpit, który wygląda bardzo ładnie. Nie wiem, czy ty jesteś fanem spłaszczonej u góry kierownicy i tego widoku zegarów z ponad kierownicy, ale ja już do tego przywykłem już od Peugeota 208, w którym to się właściwie zaczęło. Tam była pierwsza generacja tego iCockpitu, a teraz mamy trzecią w Peugeocie 508, no i taką już bardzo dopracowaną wersję. Więc pierwsze wejście takiego auta z takim kokpitem jest zawsze dziwne, ponieważ siadamy, zegary są w ogóle gdzieś na orbicie, kierownica tak. Jest gdzieś między nogami, ale to tylko takie złudzenie jest, trzeba usiąść, trochę sobie tam wiadomo, kierownicę można wyregulować. Mimo wszystko jest ona, chociaż nie, ona nawet nie jest niżej niż w innych autach, ona po prostu, no, dźwięk jest mniejszy, on nie jest taki obszerny, przez co jest takie wrażenie optyczne, że kierownica jest niżej, ale tak naprawdę jest zupełnie tak samo, a dzięki temu, że jest tak malutka, to się ją troszeczkę lepiej trzyma w rękach w czasie, no, choćby dynamicznej jazdy. Widok na te zegary, teoretycznie na linii oczu, w praktyce jednak troszeczkę niżej, jest całkiem wygodny. I w zasadzie ja wolę takie coś niż te ekrany przezierne, które sprawiają, że on zerza dosłownie, bo albo patrzę na drogę, albo patrzę na ekran. To nie jest tak, że widzę i drogę i ekran, zawsze sobie na tego zerza, więc to jest dużo lepszy problem. Moje
pierwsze wrażenia trochę Wam już opisałem. Dzisiaj to wszystko właściwie, a jutro jeszcze będę się starał, żeby wsiąść do tego samochodu samodzielnie, podwaliny położyć pod tym wszystkim, o czym mówiliśmy dzisiaj w kontekście pierwszych gorących wrażeń. Dobra, moi drodzy, właśnie dorwałem GT-ka, ale już z silnikiem benzynowym i to w takiej konfiguracji, która jest bardzo ładna. No więc mamy w środku czerwoną, prawdziwą skórę Nappa. Jest to wersja GT, o której znamionach zaraz Wam opowiem. Wyjeżdżamy spod hotelu. Jadę się jeszcze dzisiaj z rana przejechać. Jest bardzo zimno, jest 8:17 dokładnie w tym momencie. Wyjeżdżam sobie spod hotelu, żeby jeszcze pojeździć i właśnie ponagrywać coś dla Was. Wczoraj powiedzieliśmy sobie o technikaliach, o pierwszych wrażeniach, o tym, jak ten samochód jeździ tak w praktyce i o tym, jak wygląda pierwsze zetknięcie z tym autem, ale wciąż nie mamy żadnego podłoża. Nie poopowiadaliśmy sobie tak właściwie, na czym ten samochód polega. Zacznijmy od tego, że nowy Peugeot 508 jest tym, czego segment D, pozostający w niemałej stagnacji od chyba 10 lat, potrzebował. Nie jest tajemnicą i nie od dziś wiemy, że rynek zdominowały SUVy, tylko coś wyrazistego i niekonwencjonalnego może przyciągnąć uwagę. No i mamy to coś. Coś, co ja dzisiaj nazywam taką hybrydą, ale stylistyczną. Z pozoru czterodrzwiowe coupé fastback, będące jednak pięciodrzwiowym liftbackiem. I wiem, że wielu to zdziwiło, kiedy wyszły te pierwsze zdjęcia i wszystkim się wydawało, no, sedan. A nie, jednak. Ktoś potem otworzył tylną klapę i okazało się dopiero, czym Peugeot 508 jest naprawdę. Trzeba powiedzieć, że dzisiaj te niezdefiniowane jednoznacznie konstrukcje wzbudzają pewne kontrowersje, czasem nawet niemałe. I myślę, że to chyba głównie ze względu na strach przed nieznanym, przed może nie strach, może obawę. No ale też nie od dzisiaj wiemy, że takie zjawisko występuje nie tylko w motoryzacji, ale nad tym się nie będziemy rozwodzić, nieważne. Ogólnie nowy Peugeot 508 poruszenie wywołał niemałe. No i trzeba przyznać, że jednak głównie pozytywne. Ciężko ją porównywać w sumie do poprzedniej generacji, a dzieli te dwie generacje prawie 9 lat. Ale jego sylwetka jest, jak w przypadku większości nowych samochodów, nowych generacji, szersza, niższa i krótsza. No i to, co ją wyróżnia, to taka bardzo daleko idąca dbałość o detale nadwozia. Wow, chyba nie chciałbym tu jechać dalej. No i przyznacie, że dotychczas było to zarezerwowane dla samochodów klasy premium, tych wyżej pozycjonowanych marek. Sam fakt, że mamy tutaj bezramkowe drzwi, nawet w wersji kombi, SW, czy może dla niektórych Shooting Brake, którą mamy tutaj na stanie, jedyną w Polsce sprowadzoną specjalnie z Francji na ten event. Płynne przejście pomiędzy linią dachu a sprytnie ukrytą tylną klapą bagażnika. Pionowe światła do jazdy dziennej, które mają niejako zarysowywać kontur tego samochodu. I tylne full LED-owe światła w kształcie lwich pazurów. Trzeba też zaznaczyć tutaj, że one dają inny efekt w zależności od perspektywy. Świadczy to wszystko o tym, że mamy do czynienia z czymś naprawdę bardzo dopracowanym. No i rzeczywiście tak jest, bo to wszystko, co dzieje się na zewnątrz, bardzo dobrze koresponduje z tym, co dzieje się tutaj we wnętrzu. Opcjonalna właśnie taka skóra Nappa, wykończenie z prawdziwego drewna, właśnie tutaj na pokładzie. Trzecia generacja iCockpitu, który począwszy od Peugeota 208, w którym to wszystko się zaczęło, po prostu mi się podobał. No i o co chodzi w tym iCockpicie? Co się kryje pod tą nazwą? Chodzi po pierwsze o tę niesamowicie kompaktową małą kierownicę, która w dodatku jest tutaj spłaszczona z dwóch stron, u góry i na dole, i w dodatku dwuramienna. Do tego wirtualne zegary właściwie na wysokości wzroku, czyli ponad kierownicą, wyświetlacz head-up i 10-calowy ekran inforozrywki, multimediów. W dodatku najnowszy iCockpit umożliwia dwa ustawienia. Relax i Boost. Wtedy system wykorzystuje oświetlenie wnętrza, ambientowe dźwięki i masaż fotela. Oczywiście do pobudzenia, jak sama nazwa wskazuje, albo zrelaksowania kierowcy. Do tego wszystkiego oczywiście dochodzi selektor trybów jazdy, z którego ja przed chwilą korzystałem, żeby wrzucić sobie na komfort, bo rzeczywiście drogi to jest masakra. Co wyróżnia ten samochód tak właściwie? Przejdźmy do rzeczy.
komfort. Na pewno trzeba przyklasnąć nowej platformie EMP2, na bazie której zbudowany jest ten samochód. No warto też tutaj akurat wspomnieć od razu, że jest to platforma, która jest przygotowana pod to, żeby przyjąć napędy hybrydowe. No i taki za kilka miesięcy tutaj w tym samochodzie jako dodatkowa opcja silnikowa ma się pojawić. Czekam, jestem ciekawy. Będzie to hybryda typu plug-in. No i ta platforma zapewnia przede wszystkim sporą redukcję masy, no i większą wydajność, to rzecz oczywista. Później właśnie to adaptacyjne zawieszenie obu osi, które spisuje się genialnie. Muszę się zachwycić. I nie myślcie, że jestem stronniczy. Po prostu się przejedźcie, a będziecie wiedzieli, o czym mówię. Nie ma lepszego chyba poligonu doświadczalnego niż te tereny tutaj dla tego samochodu. On tak jasno, bardzo jasno nie ma być samochodem sportowym. Całość nastawiona jest głównie na bardzo wysoki komfort i w tym spełnia się znakomicie. To jest moim zdaniem top. Oprócz tego mamy tutaj elektryczne wspomaganie układu kierowniczego, którego może ja nie jestem wielkim fanem, ale rzeczywiście trzeba przyznać, że nadaje to niesamowitej płynności, która może nie zapewni sportowych wrażeń, ale zawsze bawi. Mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię. No i teraz jak wygląda kwestia automatycznej 8-stopniowej przykładni? No nie jest to konstrukcja, która nagle znikąd się tutaj pojawiła, także nie jest to też rzecz zupełnie nieznana. Ona jest oczywiście odpowiednio dopasowywana do każdego samochodu, w którym występuje, do każdej wersji silnikowej. Powiedzmy, że to jest normalne. Działa dobrze, poprawnie, bez większego szału. Trzeba też dodać, że nie jest to przekładnia dwusprzęgłowa. Jest zupełnie wystarczająca. W sportowej jeździe, bardziej dynamicznej, przeszkadzają tutaj niestety drogi, ale jak widzicie, ten samochód jest pewny w prowadzeniu nadal na tych dziurach, na tych wszystkich dziurach, po których jadę. On rzeczywiście przy większych prędkościach, odczuwałem to, ma lekkie problemy z podsterownością. Słuchajcie, to jest przedni napęd, to nie jest napęd na cztery koła, ale przypominam wam, że ja teraz nie zmieniłem trybu. Jechałem w trybie komfort, więc who cares? Czego chcieć więcej? No więc nowe 508 jest bardzo komfortowe. Pod względem zawieszenia, pod względem pozycji za kierownicą, pod względem ergonomii wnętrza i wyposażenia tego wnętrza. Zwróciłbym tu szczególną uwagę na fotele, na audio Focala, zresztą francuskiej marki, bo jakżeby inaczej, genialne. Gdybym miał kupować ten samochód, wybrałbym najmocniejszego diesla, ale to nie znaczy, że każdy powinien podejmować taką decyzję. Automatyczna 8-stopniowa przekładnia współpracuje z nim naprawdę bardzo dobrze. Najważniejsze, że nie szarpie, nie jest ospała i przy przełożeniach w górę jest wystarczająco szybka. Więc jeżeli miałbym jednym zdaniem określić nowego Peugeota 508, to powiedziałbym, że jest to samochód wybitnie komfortowy, bardzo ładny, no ale na pewno nie tak emocjonujący pod względem jazdy, jak pod względem właśnie zewnętrznego designu. Jako że strasznie mocno wieje, to chyba tutaj zakończę ten film, bo rzeczywiście na zewnątrz pewnie nie byłoby mnie słychać. Sprawę jak zawsze pozostawiam otwartą. Piszcie, co myślicie o nowym Peugeot 508 i jego stosunku jakości do ceny oczywiście w komentarzach. Jestem bardzo ciekaw, czy ten samochód w ogóle wam się podoba, bo na pewno kontrowersji trochę wzbudza i na pewno uczucia ambiwalentne. W każdym razie pamiętajcie o tym, że zawsze możecie zasubskrybować ten kanał, żeby towarzyszyć mi w mojej motoryzacyjnej przygodzie dalej. Żeby nie powiedzieć już zawsze. Do zobaczenia już w przyszłym tygodniu w kolejnych filmach. Cześć, pa!